Chwila relaksu po pełnym emocji i wysiłku nurkowaniu, to świetny moment na przejrzenie lokalnej biblioteczki. Pełno w niej magazynów nurkowych zawierających piękne zdjęcia podwodnego świata. Dla naszych fotografów to doskonała okazja do porównania swoich umiejętności z warsztatem światowej klasy profesjonalistów. Po południu nurkujemy prawie w tym samym miejscu. Tym razem prąd jest prawie niewyczuwalny. Naszym oczom ukazuje się widok zapierający dech w piersiach. Przez blisko godzinę pływamy w ogromnym stadzie batfish. Są trochę zaciekawione, a trochę zajęte swoimi sprawami. Wcale się nas nie boją. Uczucia, które towarzyszy takiemu nurkowaniu, nie sposób opisać. Darek przeżywa chwilowy kryzys. Jak mi się nie chce. Ale na pewno nie zrezygnuje z kolejnego nurkowania. Jak sam mówi, wraki to jego miłość. W okolicy Lisenung znajduje się wiele wraków statków i samolotów, które zatonęły podczas II wojny światowej. Na podwodnym grzbiecie, na głębokości około 30 metrów, spoczywa koreańska łódź rybacka Deryang. Amerykański bombowiec B-25 został zestrzelony 14 lutego 1944 roku przez japońską armię podczas bitwy toczącej się wokół Kawieng. Wrak samolotu spoczywa na głębokości 12 metrów i jest domem dla wielu gatunków ryb. Będąc w Lisenung, każdy amator podwodnej makrofotografii powinien odwiedzić sklep z butelkami. Bottle Shop to nazwa miejsca nurkowego ulokowanego pomiędzy filarami pochylni portu Kawieng. Gromadzona przez lata, imponująca kolekcja butelek, puszek i opon stworzyła idealne warunki do życia dla niezliczonych form podwodnego życia. Lisenung, podobnie jak cała Papua, pozostawia niezatarte wrażenie i wspaniałe wspomnienia. Szkoda tylko, że jest tak daleko.
Chociaż, może właśnie na tym polega urok tego zakątka.